wyjątkowym panelu, czyli panelu o patriotyzmie, a tak w zasadzie patriotyzmie Gen Z, czyli co ojczyzna oznacza dla tej nowej generacji, dla młodego pokolenia. Są ze mną trójka gości, którzy są bardzo aktywni. Jest to Jakub Kocjan, Ola Kot i Krzysztof Figlarz. Myślę, że teraz oddam wam głos, żebyście się krótko przedstawili. Cześć, nazywam się Ola Kot, jestem od niedawna posłanką w tym drugim rzucie, można powiedzieć, bo dostałam się ze względu na wybory do Europarlamentu, w sensie ja byłam tą kolejną osobą na liście. Oprócz tego od czasów liceum byłam zaangażowana politycznie w młodzieżówce Młodych Nowoczesnych, dalej zresztą w niej oczywiście jestem. No i cóż, bardzo cieszę się, że możemy tutaj porozmawiać o patriotyzmie. Jest to temat, o którym rzadko mam okazję rozmawiać, więc tym bardziej myślę, że to może być ciekawa dyskusja, bo tak często o tym nie rozmawiamy. Super, dzięki. Kuba Kocjan z Akcji Demokracji, gdzie od 2017 roku, kiedy współorganizowaliśmy protesty w obronie niezależności sądów, działam właśnie w kampaniach praworządnościowych, a w zarządzie fundacji zajmuję się też fundraisingiem i kompleansem. Dzięki. Cześć, dzień dobry. Krzysztof Figlarz. Portal mamprawowiedzieć.pl oraz kanał Orientuj się. Od czasu do czasu jeszcze sobie studiuję, ale o tym może kiedy indziej. Wszystkie i zajmuję się analizami do spraw polityki polskiej i europejskiej. Tak w dużym skrócie. Super, no to w takim razie prelegentów już znacie, więc teraz może trochę bardziej przybliżę formułę panelu. Chciałabym, żeby była to taka żywa, merytoryczna dyskusja, więc na pewno będę was zapraszała do głosu, szczególnie w tej drugiej części panelu. Także nie bójcie się podnosić rąk, będziemy przekazywać też wam głos. Ja na początku postaram się was troszeczkę wprowadzić, zadając takie długie, wielowątkowe pytania. Więc myślę, że już bez przedłużania moje pierwsze pytanie będzie w sumie do wszystkich, żebyście po kolei nam powiedzieli, jak wy rozumiecie i definiujecie patriotyzm. Czy jesteście bardziej przywiązani do Unii Europejskiej, czy może do Polski? Jak ten wasz patriotyzm rozumiecie na co dzień w takich zwykłych działaniach? No i oczywiście w jaki sposób różni się to od tego, jak ten patriotyzm wyglądał kiedyś? No bo wiemy, że kiedyś patriotyzm oznaczał przywiązanie do tych symboli, przywiązanie do zdarzeń historycznych, wartości jak odwaga i poświęcenie, nawet gotowość do oddania życia za własną ojczyznę. Także jak to wygląda teraz? Jestem patriotą i myślę, że jest to dla mnie bardzo ważne. To, co myślę, może wyróżniać młodsze pokolenie, to to, że te różne tożsamości mogą lepiej współgrać, ich współgranie może być bardziej naturalne, bo ja czuję i deklarowałem w spisie powszechnym obok narodowości polskiej też europejską. Unia Europejska, Europa jest moją drugą ojczyzną i to nie stoi absolutnie w sprzeczności dla mnie. Tak samo jak nie stoją w sprzeczności inne tożsamości. Jestem patriotą też lokalnym, jestem warszawiakiem z warszawskiej Pragi, z tym każdym poziomem się bardzo utożsamiam i każdy z nich jest dla mnie bardzo ważny. Jeżeli chodzi o to spojrzenie historyczne, bo dla mnie historia jest bardzo ważna, natomiast myślę, że to też jest taka zmiana, która w Polsce powoli zachodzi, żeby tę historię trochę reinterpretować, patrzeć z różnych perspektyw, chociażby jeżeli chodzi o książki historyczne, tutaj jest renesans, taki cały zwrot ludowy, który powoduje, że historię trochę opowiadamy na nowo, tak? Czy książka Chłopki, czy Leszczyńskiego o ludowej historii Polski, że interesujemy się naszą przeszłością, naszymi korzeniami, patrzymy na historię wreszcie też z perspektywy tego, kim naprawdę byli nasi przodkowie, nie udając, że każde nazwisko Naski oznacza, że byliśmy z arystokracji i szlachty. Dzięki. Ola? Ja patriotyzm definiowałabym jako takie dbanie o dobro kraju, jakkolwiek by to patetycznie zabrzmiało, ale mam tutaj na myśli takie zainteresowanie losami swojego kraju, chęć aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym. Czyli to jest patriotyzm, który może nie manifestuje się codziennie,
na pierwszy rzut oka go nie widać, ale myślę, że to jest trochę sposób, w jaki to najmłodsze czy młode pokolenie ten swój patriotyzm jakoś wyraża, bo właśnie sam fakt, że ktoś bierze udział nawet w wydarzeniu takim jak to, czy udziela się w NGO-sach, organizacjach politycznych i społecznych, to jest wyraz tego, że bardzo głęboko obchodzą go losy swojego kraju i chce w nim coś zmienić, coś może poprawić, albo po prostu no, jest żywo zainteresowany rozwojem i to myślę, że odzwierciedla właśnie taką głęboką miłość do ojczyzny. I ja tak to postrzegam i w taki sposób też myślę postępowałam od jakichś najmłodszych lat, kiedy zaczęłam się w ogóle interesować polityką, bo zawsze to ten cel, żeby jakoś promować taki aktywny udział młodych ludzi w życiu społecznym i politycznym mi przyświecał. Pamiętam, że takim pierwszym projektem, który robiłam pewnie już dekadę temu ponad, to było właśnie w ramach chyba Zwolnionych z Teorii, to był taki projekt, który takie właśnie publikowanie filmików i jakichś treści informacyjnych na temat wydarzeń politycznych i partii politycznych, żeby trochę zachęcić młodych ludzi do interesowania się polityką. Więc nawet może trochę podświadomie, ale ten według mnie patriotyzm w tym się wyrażał. Świetnie, już trochę nawet zahaczyłaś o moje następne pytanie o korzenie, także za chwilę też do tego wrócimy, a teraz ostatnia, ale oczywiście nie najgorsza wypowiedź. Mam nadzieję, że nie najgorsza. Znaczy, nie czuję się na tyle kompetentny, żeby może jakoś pojęcie patriotyzmu tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, bo wydaje mi się, że tak jak tutaj wszyscy siedzimy i wszyscy wokół, którzy są tu zgromadzeni, ten patriotyzm jest zapewne dla każdej osoby czymś innym, ale mam takie poczucie, że jakiś taki wspólny mianownik to jest właśnie coś wspólnego, że to jest jakieś działanie wspólnotowe i to może być zarówno właśnie chociażby udział tak na kampusie albo na podobnego rodzaju imprezie, ale nawet jeżeli porzucimy trochę taką soczewkę wielkomiejską, to równie dobrze może to być zaangażowanie w ochotnicze straże pożarne, w wojska obrony terytorialnej, w służenie w kościele co tydzień na mszy, nawet może na takie głupie kopanie na orliku, prawda? Tak na dobrą sprawę, cokolwiek co buduje jakąś taką tkankę społeczną w dość zatomizowanym społeczeństwie, z którym żyjemy, myślę, że tak szeroko może być jako patriotyzm rozumiane. No właśnie, bo wy jesteście takimi osobami bardzo zaangażowanymi, interesującymi się polityką. Ola właśnie wspomniała o tym, że tego patriotyzmu na co dzień zwykle aż tak nie widać, więc może stąd wynika takie wrażenie, że młodzi ludzie są mniej zainteresowani albo mniej dbają o język polski, wprowadzając jakieś na przykład, nie wiem, angielskie słówka, angielskie frazy. Zarzuca się właśnie temu pokoleniu, że ten patriotyzm jest dla nich mniej ważny. Jak byście się do tego odnieśli? Jak obserwujecie po prostu też swoich rówieśników? Czy to jest jedna z dla nich ważniejszych wartości, czy raczej nie? Myślę, że ten przykład języka polskiego i dbałości o język polski jest tutaj ciekawy, bo ja na przykład zaobserwowałem bardzo ciekawy trend w różnego rodzaju mediach społecznościowych. Bardzo dużą popularnością cieszą się w ostatnich latach i także wśród młodych ludzi takie mapki pokazujące słownictwo regionalne często w różnych miejscach, że tutaj w północnej Polsce ktoś może zupełnie nie zrozumieć określenia, które jest południowe, albo że jakieś jest tylko rozpowszechnione w jednym regionie czy paru województwach kraju. I to jest bardzo ciekawe, bo to oznacza, że my jesteśmy zainteresowani Polską, polskością. Jesteśmy zainteresowani też naszymi korzeniami, co powoduje, że właśnie na jakichś konkretnych ziemiach wskutek przepływu ludności czy wskutek różnych zdarzeń historycznych dzieje się tak, że właśnie jest jakoś więcej elementów wspólnych, a tutaj są elementy różniące, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. Dlatego ja myślę, że to może być takim przykładem takiej też regionalnej, zainteresowania regionalną historią, regionalnymi korzeniami, co jest bardzo ciekawe i że trochę taki patriotyzm rozumiany jako właśnie tylko klepanie bogoojczyźnianych frazesów odchodzi do lamusa na całym świecie. Ja uważam, że to jest zjawisko bardzo pozytywne. Jeden przykład tutaj w Wiedniu, byłem ostatnio w Wien Muzeum, gdzie
Jednocześnie w Muzeum Historii Wiednia po prostu, no siłą rzeczy też Austrii, ale przede wszystkim Wiednia, jednocześnie jest często bardzo krytyczna analiza tego, co przedstawiały ich wystawy w poprzednich dekadach. Też to muzeum ma bardzo długą tradycję. Bardzo krytyczne często podejście do tego, na przykład jak losy różnych osób w czasach denazyfikacji, czy braku denazyfikacji się toczyły. Co do tego, jak przedstawiano nawet odsiecz wiedeńską. To mnie bardzo zastanowiło też pod kątem tego, że nadal, jeżeli chodzi na przykład o muzea, tak, które są takim bardzo tradycyjnym nośnikiem historii i kultury, że no nadal w Polsce, choć to się pojawia, tak, Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład wraz z rozwojem tamtejszej wystawy też się takie elementy pojawiały, więc myślę, że to też jest taka bardzo, bardzo pozytywna zmiana takiego też bardziej krytycznego podejścia do historii. Krytycznego nie oznacza niedoceniającego. Dobra, no to moje następne pytanie będzie do Oli. Zanim jednak do tego przejdę, też tutaj muszę powiedzieć, że jako osoba ze Śląska dostrzegam ten patriotyzm lokalny, który nie zawsze jest sprzeczny z tym patriotyzmem odnoszącym się do ojczyzny. Olu, ciebie bym chciała zapytać o to, jak twoim zdaniem media społecznościowe wpływają na patriotyzm? Czy one właśnie budują te postawy patriotyczne, czy bardziej doprowadzają do globalizacji, jakiegoś takiego podzielenia młodych? No i jak te podziały wyglądają? Czy one właśnie są już związane z tymi poglądami młodych i na przykład wzrostem poparcia dla partii prawicowych? Jak to widzisz? Myślę, że media społecznościowe na pewno dają tą platformę do tego, by wyjaśnić te poglądy i właśnie pozwalają manifestować ten patriotyzm właśnie w sposób prowadzenia, w sposób taki, że prowadzone są tam też dyskusje i takie osoby zaangażowane politycznie no właśnie korzystają z Facebooka, z Twittera po to, by w ten sposób dalej dyskutować, więc jeśli chodzi o taką funkcję informacyjną social mediów, to myślę, że ona jakoś wpasowuje się w tą definicję patriotyzmu, o której wcześniej powiedziałam. Nie wiem też, czy możemy mówić o właśnie jakichś podziałach w tym patriotyzmie, czy pośród młodych osób, no bo tak jak już wcześniej mówiłam, ten patriotyzm jest taki trochę niewidzialny, no bo manifestuje się poprzez taki aktywny udział w życiu politycznym, czy no właśnie takie fakt, że jakiemuś problemowi społecznemu towarzyszą duże emocje pośród młodego pokolenia, no to pokazuje na to, jak bardzo ten problem dotyka jakoś ich wartości, właśnie takim jak miłość do ojczyzny. Ale też jeszcze odnosząc się w sumie do tego, o czym wspomniał Kuba, to właśnie rzeczywiście młode pokolenie, myślę, że wbrew pozorom jest bardzo przywiązane do Polski, do polskości, jak to określiłeś, bo sam fakt, że nawet osoby, które no nie wiem, wyjeżdżają na studia albo na kilka miesięcy za granicę, to często, tak przynajmniej z relacji moich znajomych wynika, często mówią, że brakowało im jakiejś polskiej kuchni albo jakiegoś takiego elementu, który kojarzy im się z polskością. Więc myślę, że że media właśnie też pozwalają trochę dzielić się takimi elementami dotyczącego naszego pochodzenia. Właśnie te mapy to jest dobry przykład, bo też sama je bardzo lubię, ale też sam fakt takich, nie wiem, postów na Twitterze czy nie wiem, na TikToku wspominający na przykład dzieciństwo i dorastanie w Polsce, to jest jakiś wyraz takiego właśnie przywiązania do Polski i powtarzania trochę tej właśnie historii i tego wyrażania tej trochę, myślę, że i miłości i patriotyzmu. Bardzo fajne przemyślenia, tutaj też taka osobista refleksja, faktycznie też uważam, że ta globalizacja nie zawsze się kłóci z patriotyzmem, że to odkrywanie innych państw, innych krajów też pozwala czasami nawet docenić to, co my mamy w Polsce i porównać sobie niektóre rzeczy. A co do porównań, jeśli chodzi o krytykę, teraz pytanie do ciebie, Krzysztofie. Krytykę właśnie ojczyzny, krytykę naszego kraju, szczególnie na arenie międzynarodowej, to uważasz, że właśnie jest jakaś taka granica między tą krytyką tego kraju a patriotyzmem? No i gdzie ona leży? A z drugiej strony, czy warto się skupiać tylko i wyłącznie na plusach, jeżeli będziemy się właśnie przechwalać w jakiś sposób tą naszą ojczyzną, gdzie jest ta druga granica między patriotyzmem a nacjonalizmem?
No podejrzewam, że jeżeli chodzi o twoje ostatnie pytanie, to jest to temat na rozprawę doktorską przynajmniej, gdzie leży granica. Natomiast odnosząc się do tego wszystkiego, wydaje mi się, że trochę dotykamy tego, co przez to słynne poprzednie 8 lat widzieliśmy często w przekazie medialnym, że mieliśmy cudzysłów donoszenie do Brukseli, że problemy wewnętrzne stawały się także problemami unijnymi, były one szeroko dyskutowane na forum międzynarodowym. No i rzeczywiście wtedy pojawiło się bardzo wiele głosów, co tak naprawdę, gdzie jest właśnie granica pomiędzy krytyką swojego kraju, gdzie jest właśnie granica pomiędzy praniem brudów u siebie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jesteśmy w trochę innej sytuacji, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, natomiast wydaje mi się, że te podziały, te właściwie jakieś pytania tak naprawdę na nas zostały. I ja mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o przekaz dotyczący patriotyzmu dla młodych, ja tutaj trochę wbiję kij w mrowisko, bo spotkamy się tutaj w takim klimacie, gdzie mamy polityków partii obecnie rządzącej, nie mamy polityków opozycyjnych, być może kiedyś przyjadą, nie mam pojęcia. W większości też można założyć, że osoby, które zapisały się, są oczywiście bardzo różnorodne, ale też nie mamy jakiejś przestrzeni do dyskusji pomiędzy na przykład osobami o prawicowych poglądach, które no raczej nie są tutaj w większości, jak domniemuję. I sądzę, że tutaj trochę tego brakuje. I wydaje mi się właśnie, że to jest, pomimo całego tutaj spektrum i szerokości i z rozmachu tego wydarzenia, brakuje właśnie takiej platformy, która rzeczywiście nas bardzo łączy. I sądzę, że to jest w ogóle symptom, no niestety, współczesnej polaryzacji politycznej, tego, że w socialach się bańkujemy, że właśnie mamy te takie pozytywne przekazy, że prawda, lato w Polsce albo jakieś inne rzeczy. Wydaje mi się, że coś, co nas ostatnio łączyło, to może taka trochę głupia sprawa, ale wydaje mi się, że cieszmy się z tego, co łączy nas, cokolwiek nas łączy, czyli ostatnio 2 tygodnie z Igrzyskami Olimpijskimi. Wydaje mi się, że tego rodzaju rzeczy jeszcze nas łączą, radość z uzyskanych medali, albo wcześniej podczas Mistrzostw Europy Piłce Nożnej również było takie wzmożenie patriotyczne. Okazało się, że no jednak naród wierzy i wydaje mi się, że jest jeszcze jakaś nadzieja, natomiast nie podejmowałbym się w tej wypowiedzi próby jej gdzieś identyfikacji. Szkoda, że nie ma nas tutaj więcej. Ja bym się prosił odnieść do tego, co powiedział Krzysztof, ponieważ temat tego, co było opisywane jako donoszenie do Brukseli, jest mi dosyć bliski. To znaczy, no, prowadziłem w zakresie rzecznictwa kampanię praworządnościową przez parę lat, zarówno w pracy w ramach Akcji Demokracji, jak i Porozumienia dla Praworządności. Regularnie przygotowywaliśmy na przykład dla Komisji Europejskiej, dla Brukseli, czy wspieraliśmy analizy pokazujące, że tak te pseudonaprawcze różne ustawy czy ustawki PiS-u nie naprawiają wymiaru sprawiedliwości, nie przywracają tych standardów, co niestety oznaczało także na przykład opóźnienie wypłaty środków z KPO i też wiele osób mi sugerowało, żebym, nie wiem, nie mówił o tym, że w ramach pracy na przykład na różnych spotkaniach, także w ambasadach naszych sojuszników ze przyjaźnionych państw analizuję i przedstawiam sytuację w Polsce. Natomiast mi jest bliskie, jeżeli rozmawiam o patriotyzmie i jego różnych definicjach, choć ona na pewno nie wyczerpuje. Jest taki piękny wiersz Tuwima, w którym on mówi o tym, że dla niego patriotyzm oznacza, że nienawidzi polskich faszystów bardziej niż faszystów innych krajów. I na tym też polega troska o własne państwo, że to, co ja robiłem, szereg organizacji robił, jeżeli chodziło na przykład o właśnie kwestie praworządnościowe. Nie było pomimo faktu, że jesteśmy patriotami, tylko właśnie dlatego, że byliśmy patriotami, zdecydowaliśmy się użyć absolutnie wszystkich środków, także w naszych pozostałych ojczyznach, do tego, żeby ratować te wartości, które były dla nas najważniejsze i są nadal. Dzięki. Tutaj widzę faktycznie dużo zaangażowania z twojej strony i fajnie, że masz takie też doświadczenia związane z twoją pracą na co dzień, z praworządnością. Teraz myślę, że to jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, czy na naszej publiczności są jakieś osoby z pytaniami. O, fajnie są. Dobra, zaraz chyba ktoś podejdzie z mikrofonem. Raz. Okej. Okay. Idę. Najbliżej. Hej, jestem Bartek z Poznania.
Powiedzcie proszę, bo z tematem patriotyzmu bardzo ściśle łączy się temat eurofederalizmu i tych poglądów dotyczących tego, że Europa powinna stać się jednym państwem prędzej czy później. Ja się z taką opinią też zgadzam, natomiast chciałbym usłyszeć wasze zdanie na ten temat. Ja to myślę, że po kolei najłatwiej będzie po jednym pytaniu, jak na razie myślę, że możemy po kolei Tak, też jestem eurofederalistą. Uważam, że to jest kierunek i że to właśnie jest takie błędne spojrzenie na patriotyzm, które powoduje, że na przykład kategorycznie odrzucamy, jeżeli nie jest to uzasadnione finansowo wejście do strefy euro, tylko z tego powodu na przykład. Tak, no myślę, że pracowanie ku ściślejszej integracji państw europejskich jest oczywiście, myślę, że słusznym celem i nie kłóci się z tym patriotyzmem obywateli i taką, powiedzmy, myślę, że dalej w społeczności, wśród, nie wiem, chociażby Polaków, to poczucie patriotyzmu i fakt, że patriotyzm nie jest tylko definiowany, czy nie łączy się tylko z taką, jakby zmierzam do tego, że ma wiele warstw i właśnie taka wspólna historia, wspólne jakieś wartości, wspólna przeszłość, tradycja, to wszystko też łączy naród, więc ściślejsza integracja nie będzie zagrażała właśnie tym fundamentom. To ja ponownie jakieś grubisko. Przed tym panelem czytałem dane Fundacji Morin Common, która gdzie przeprowadzono właśnie badanie dotyczące odczucia Polek i Polaków na 20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No i z tych badań jednoznacznie wynika, że dla Polek i Polaków obecność w Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju oczywistością większości, że mamy z tego zdecydowanie więcej korzyści niż strat itd., itd. Niemniej jednak w badaniach dostrzeżono, że Bruksela, tutaj oczywiście bardzo upraszczając, nie dostrzega pewnych potrzeb dotyczących na przykład w Polsce bezpieczeństwa energetycznego, konieczności bardzo szybkiej transformacji, która mogłaby się odbyć kosztem najbiedniejszych. Na przykład wytknięto błędy w komunikacji, jeżeli chodzi o Zielony Ład i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, odpowiadając tutaj na twoje pytanie, to jakby nie chodzi tu o moją opinię, ale jeżeli chodzi właśnie o wszelkie jakieś badania, które gdzieś możemy wszyscy przeczytać, to wyraźnie widać, że polskie społeczeństwo dojrzewa do takiego asertywnego udziału w Unii Europejskiej, gdzieś do poczucia bycia bardziej dostrzeżonym, do większej asertywności oraz do większej podmiotowości, co wcale nie znaczy, że stajemy się w tym momencie eurosceptykami. Więc eurofederalizm myślę, że jest jakąś tam końcówką tego spektrum, natomiast większość polskiego społeczeństwa plasuje się gdzieś pomiędzy. Okej, dzięki za tą wypowiedź. Myślę, że tutaj widzę rękę na końcu, osoba, która cały czas podnosi rękę, więc... Super. Tak, ja chciałem zadać inne pytanie, ale jako że wywołaliście eurofederalizm, to muszę tutaj skontrować, że tak powiem. Też może w kibrowisko, bo ja jestem dużym przeciwnikiem eurofederalizmu, bo jako żywo wiemy, że demokracja sprawdza się jedynie w warunkach narodu. Nie znam takiej demokracji, która nie istnieje w warunkach narodu. Więc jeśli uważacie, że eurofederalizm jest czymś, co gwarantuje nam demokrację, a jak wiemy, jesteście wszyscy demokratami, to czy uważacie, że istnieje naród europejski? Bo wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili eurofederację, to nie sądzę, że nasi obywatele będą się cieszyli, że za nich decyzje podejmują narody niemieckie, narody francuskie czy narody włoskie. Naród włoski, narody niemiecki czy narody francuski. Dobra, to może teraz odwrócimy kolejność na początku, Krzysztof. Znaczy, tutaj nie wiem, czy wybrzmiało, ja tutaj raczej się nie podpiszę, nie złożę swojego podpisu pod zdaniem jestem eurofederalistą, chociażby właśnie z tego względu, że ostatnie lata pokazały i cały czas pokazują, począwszy od wybuchu pandemii COVID-19, kiedy państwa musiały zająć się polityką zdrowotną we własnym zakresie, a musiały się zająć we własnym zakresie, bo to nie jest kompetencja unijna, tylko krajowa. Zamknęły granice, niektóre państwa poradziły sobie lepiej, gorzej. No było jakieś takie poczucie, że pewnego rodzaju integracja słabnie. Oczywiście potem było wspólne kupno szczepionek, gdzie tutaj rzeczywiście była to wyraźna, obiektywna korzyść. Natomiast dalej idąc, chociażby właśnie kwestia wojny w Ukrainie, gdzie był wyraźny podział tak naprawdę na reakcję państw naszego regionu, w tym Polski, a chociażby państw zachodnich, które nie dostrzegały tego zagrożenia wcześniej. Więc rzeczywiście, chociażby tylko na tych dwóch przykładach widać, że
Unia Europejska, pomimo całej swojej takiej dość oczywistej obecności, o czym mówiłem wcześniej, odnosząc się właśnie do badań Modern Common, jest jednak także zbiorem państw, które mają pewnego rodzaju nie zawsze te same interesy we wszystkich zakresach. Wydaje mi się też, że nie padła chyba, albo ja nie wyłapałam ta teza, że tylko eurofederalizm to demokracja. Myślę, że chyba wypowiedzieliśmy się bardziej, przynajmniej ja się wypowiedziałam, że tak będę mówiła, w tonie takim, że no, pracowanie ku ścisłej integracji i rozumienie Europy jako też wspólnoty gospodarczej i wspólnoty wartości jest jakimś celem, do którego możemy zmierzać, ale no, nie oznacza to jakiegoś zaniku narodowości czy narodu polskiego. Ja się nie zgodzę raczej z tym założeniem wiążącym tak ściśle kwestię narodową i demokrację, jak to u Ciebie wybrzmiało. Chociażby formowanie się narodu, narodowości amerykańskiej było jednak dużo bardziej skomplikowane, nie? Biorąc pod uwagę różne czynniki, jakby różne pochodzenie i to, jakie ono miało często skutki przez dekady. Bardzo różnych grup i tu nie chodzi tylko o kwestie tak stricte rasowe, ale też po prostu pochodzenie nawet z różnych państw europejskich. Więc z tym się tutaj bym nie zgodził. To jest oczywiste, że interesy będą różne różnych regionów, różnych państw tworzących Unię Europejską, tak jak i interesy zajmując się sprawami polskimi. Interesy miast i wsi są bardzo różne, jak interesy dawnych ziem odzyskanych, że tak powiem, interesy Śląska, interesy Ściany Wschodniej się bardzo różnią. Dlatego nie zgadzając się z tym założeniem, ja podtrzymuję też to, że uważam, że jest, możemy się spierać terminologicznie, ale jest coś takiego i przynajmniej ja czuję poza stricte polską podstawową narodowością też, że jest bardzo dużo rzeczy, które mnie łączy po prostu jak Europejczyka z innymi Europejczykami i to też jest dla mnie ważne i że to nie stoi w żadnej sprzeczności dla mnie. Dzięki. No to teraz może pytanie tutaj z przodu. Słyszysz mnie? Okej. Okay. Cześć, jestem Ola z Warszawy. Ja trochę chciałam odejść od eurofederalizmu, bo niedawno usłyszeliśmy o tym, że Polska najprawdopodobniej, znaczy przymierza się do startowania w walkę o organizację igrzysk. I jest to temat dość kontrowersyjny i chciałabym jakby abstrahować od ekonomii, czy to dobrze, czy to źle, ale właśnie czy myślicie, że organizacja takiego wielkiego przedsięwzięcia może zjednoczyć nas w tym właśnie patriotyzmie, bo sam Krzysiu mówiłeś, że sport jednak jednoczy Polaków. I czy organizacja takiego wydarzenia może nas w końcu nie polaryzować, a jednoczyć? Chyba zostałeś wywołany jako pierwszy do odpowiedzi. Chyba zostałem wywołany w tablicy, tak. Nie wiem, czy sport jest naszą jedyną nadzieją. Mam nadzieję, że nie jest jedyną. Jeżeli chodzi o samą kwestię organizacji igrzysk, no to myślę, że to jest pytanie do ministra Nitrasa, który pewnie gdzieś tutaj się przechadza, jak sądzę. Już miał to pytanie zadane tutaj na kampusie, także on jest raczej pozytywnie nastawiony, z tego co zrozumiałem. Tak, natomiast ja tutaj nie chcę wchodzić bardzo głęboko w temat samego pomysłu, bo też pamiętajmy, że to nie jest wcale nowy pomysł, bo jeszcze kilka miesięcy temu prezydent Andrzej Duda także taki pomysł zaproponował, reakcje były różne, teraz reakcje są inne, no, nie mnie oceniać, dlaczego tak jest. Natomiast pamiętajmy, że przecież 12 lat temu był wielki turniej piłkarski w Polsce, Euro 2012, który no, organizacyjnie został odebrany świetnie, mimo że przecież tam niedługo przed turniejem były słowa, to może niektórzy pamiętają pewnego angielskiego piłkarza, który mówił, żeby do Polski w ogóle nie przyjeżdżać, bo przyjedziecie, wyjedziecie w trumnie i tak dalej. Okazało się, że nic takiego miejsca nie miało, że pokazaliśmy się jako kraj bezpieczny, który potrafi się dobrze zorganizować, który rzeczywiście stworzył turniej no, dość dobrze zapamiętany w środowisku, no i który rzeczywiście dał, wydaje mi się, Polakom wówczas takie poczucie, że hej, my rzeczywiście też potrafimy, więc jeżeli tutaj postrzegamy to w kategoriach takiej sprawczości i dawania Polakom nadziei, że coś nas łączy, to być może. Natomiast jeżeli chodzi o całą jakąś sensowność tego pomysłu, to tutaj, to myślę, że tutaj do kogo innego będzie to pytanie. Myślę, że aspirowanie do organizowania takiej dużej imprezy jest czymś pozytywnym i fakt, że taka infrastruktura sportowa by w Polsce już przecież została dla sportowców profesjonalnych albo po prostu dla
po to, by jak najwięcej osób mogło uprawiać sport. No to jest raczej pozytywne zjawisko. Nie wiem, czy to tak bardzo wpłynęłoby na takie połączenie, czy na wzrost, nie wiem, patriotyzmu wśród Polaków, chociaż rzeczywiście to Euro 2012 ja też pamiętam jako taką pozytywnie odbieraną imprezę i coś bardzo dużego. Więc myślę, że ma potencjał takie wydarzenie na zjednoczenie i na pewno zainteresowanie też, nie wiem, turystów Polską, jeśli też chcemy przyciągać turystów chociażby, nie wiem, do Warszawy, to turystyka to pewnie inny temat, nie na tą dyskusję, ale tak jeszcze w tym temacie, to myślę, że takie organizowanie takiej imprezy musimy rozpocząć na pewno od wyjaśnienia kwestii transparentności i gospodarności w związkach sportowych. Ale no zobaczymy, ciekawa jestem też, jak to ta kwestia tej organizacji się tutaj rozwinie u nas. Super pytanie, bo też muszę powiedzieć, że mam bardzo dużo przemyśleń na ten temat, też najpierw z takiego bardziej ogólnego poziomu, że tak niebezpieczeństwo, taką pułapkę w ostatnich miesiącach w debacie publicznej zobaczyłem, w której wyznacznikiem patriotyzmu stało się to, czy popierasz jeden konkretny projekt lotniska, jeden konkretny projekt stworzenia szybkich kolei i to, żebyśmy organizowali jak najwięcej wielkich przedsięwzięć. Rozwój infrastruktury jest super ważny, natomiast ja mam takie trochę poczucie, że to jest pewna forma symboliki, za bardzo symboliki, że jeżeli zaczynamy rozmawiać o projektach infrastrukturalnych jako o symbolach narodowych, to coś jest nie tak. Że ja bym chciał, żeby wyrazem patriotyzmu było na przykład to, żeby dofinansować wreszcie ochronę zdrowia, jedną z najgorzej finansowanych w całej Unii Europejskiej, żeby w ogóle usługi publiczne były tak samo nośnym tematem jak wielkie przedsięwzięcia, co do których będzie się można napawać dumą, bo to, że w Polsce przestaniemy mieć wiele niepotrzebnych dziesiątek, setek tysięcy śmierci, będzie dla mnie bardzo pozytywnym wyznacznikiem tego, jaka będzie Polska, równie dobrym jak wiele takich przedsięwzięć symbolicznych, choć też ważnych w innych wymiarach. Jeżeli chodzi o samą olimpiadę, ja tutaj się oczywiście specjalnie nie znam na tym temacie, natomiast też przyznam osobiście, że i to też jest jakimś wyrazem osobistych preferencji. Dla mnie zorganizowanie jej w 1944 roku w Warszawie, w setną rocznicę Powstania Warszawskiego, to byłby naprawdę mega, bardzo ważny symbol, tylko w kontekście właśnie trochę odwrócenia narracji, to znaczy miasta, które przetrwało i które się odbudowało i tego, że ono 100 lat po tym, jak zostało zniszczone, jak moim zdaniem niepotrzebnie wysłało najlepsze, co miało, swoje diamenty na śmierć, przetrwało i zdołało się odbudować w tak niesamowity sposób. I pod tym względem, jakby symbolicznie, historycznie, też dla mnie po prostu Powstanie Warszawskie jest osobiście jakoś bardzo ważnym elementem z różnych powodów, to tak, to byłaby bardzo ważna też historia do opowiedzenia. Natomiast bardzo nie chciałbym, żeby po prostu różne gigaprojekty stały się wyznacznikami patriotyzmu, bo to trochę nie o to chodzi. Bardzo fajnie, że udało Ci się połączyć tą symbolikę. Myślę, że teraz czas na następne pytanie. Hejka, jestem Marcin, jestem z Dolnego Śląska, ale aktualnie studiuję w Warszawie. I tak w trakcie tej dyskusji wykazywały mi się takie trochę dwa pytania. Takie pierwsze, czy też zauważycie taką trochę tendencję do większego zaangażowania ludzi w ruchy miejskie? Tu w szczególności przychodzi mi na myśl warszawski MJN, czy krakowski Kraków dla mieszkańców, czy to jakaś taka bardziej charakterystyczna dla zetek tutaj działalności, czy raczej po prostu jakiś mój bias na ten temat? A druga kwestia, czy też zauważycie to, że właściwie to, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jest albo całkowicie, albo prawie całkowicie żyjące w Unii Europejskiej, już w strefie Schengen i przez to o wiele większej mobilności, o wiele większej takiej globalizacji, jest takim głównym elementem jakby tego krytycznego podejścia, trochę mniej, jak to nazwać, polsko-górizmu, Polska górą i te sprawy podejścia, czy raczej jakieś inne aspekty są dla Was tym głównym elementem kształtującym te podejście do patriotyzmu. Dzięki. Dobra, może Ola teraz pierwsza? Myślę, że ten wzrost popularności ruchu miejskiego to też właśnie jest wyraz tego, że no chcemy
że i młodsze pokolenie i pewnie też i starsze osoby szukają pole do aktywności, do tego, by manifestować swoją troskę o taką też małą ojczyznę, no bo miasta. No pytanie tylko, czy te wszystkie ruchy miejskie są faktycznie takim oddolną inicjatywą mieszkańców, czy trochę partiami pod szyldem, który ma udawać trochę takie oddolne ruchy. I przypomnisz, drugie pytanie dotyczyło, jakie aspekty składają się tak na patriotyzm? Bo przepraszam, umknęło mi, o co pytałeś w drugim pytaniu. Tak w skrócie, jakbyś przypomniał? W sensie, w skrócie to było takie, że często jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się urodziło w Unii Europejskiej i Schengen. I przez to, że jakby bardziej doświadczamy takiej globalizacji, czy tak jest tym elementem, który uważacie za aspekt tego krytyczniejszego patriotyzmu. Rozumiem, okej, dziękuję. Być może tak, rzeczywiście, w sensie mam tutaj na myśli to, że faktycznie może teraz już rzeczywiście pokolenie, które nie wzrastało w obliczu, no nie wiem, wielkiej wojny albo jakichś takich osobistych barier, z którymi zmagali się, wynikających z łączności właśnie historycznych, społecznych, z którymi zmagali się nasi rodzice, to rzeczywiście postrzegamy ten patriotyzm trochę inaczej. I faktycznie myślę, że to wzrastanie w Unii Europejskiej trochę dało nam może wyższe oczekiwania co do Polski, co też chyba już dzisiaj padło, takie krytyczne podejście do własnego kraju nie zawsze oznacza jakiejś nienawiści czy niechęci do niego, tylko właśnie jest wyrazem takiej głębokiej troski i chęci, by było w nim lepiej. Tak jest. Przynajmniej wydaje mi się. Dobra, teraz może albo Krzysztof, dobrze. Ja się może odniosę do twojego pierwszego pytania, bo myślę, że zahaczyłeś o pewien bardzo ciekawy wątek, który w sumie chciałem w pewnym momencie rozwinąć. Rzeczywiście widać, jak sądzę, rozwój ruchów miejskich właśnie w Warszawie, w Krakowie. Pierwszy w Poznaniu powstał chyba już ponad 10 lat temu, prawo do miasta, jeżeli dobrze pamiętam, i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego dostrzegamy to w dużych miastach? Tam emigrują młodzi ludzie. Według danych GUS-owskich, jak sobie spojrzycie, historycznie w ostatnich latach największa fala migracji wewnętrznej, jaka się dzieje w Polsce, to jest wśród ludzi, którzy mają właśnie około 18, 19, 20 i tak dalej lat, do tych 5-6 największych ośrodków miejskich w Polsce, no bo tam są studia, tam są uczelnie, no i zdecydowana większość tych ludzi tam zostaje, angażuje się właśnie w życie Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Wrocławia i tak dalej. Natomiast w tych mniejszych ośrodkach wyraźnie widać, jak zmienia się struktura demograficzna. Młodzi ludzie tam nie wracają z bardzo wielu powodów. Nie ma tam dla nich perspektyw zawodowych, nie ma też rówieśników. Szczególnie dużo kobiet wyjeżdża, no bo statystycznie więcej kobiet oczywiście na studia uczęszcza i je kończy. Wielu młodych mężczyzn tam potem zmaga się właśnie z samotnością, z brakiem jakiegoś takiego poczucia, że mogą się rozwijać. To być może jest także jedna z odpowiedzi na pytanie o na przykład wynik Konfederacji w ostatnich wyborach europejskich i powiedzmy jakichś takich rosnących tendencjach, ale nie chciałbym w to wchodzić w tym momencie. I no, tam ruchów miejskich, czy średniomiejskich, czy wiejskich po prostu nie będzie, bo tam nie ma młodych ludzi. I wydaje mi się, że to jest w ogóle jeden, tak jak ty, Kuba, mówiłeś o różnych problemach właśnie, które mogą oznaczać patriotyzm, to ja bym do tego dodał właśnie próbę zasypania tych podziałów pomiędzy prowincją, miastem, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo co tu dużo mówić, czeka nas tykająca bomba demograficzna i jeszcze bardziej pogłębiające się podziały właśnie miasto versus wieś. Także dzięki wielkie za to pytanie. Tak, ja bym poszerzył tę kwestię ruchów miejskich, które faktycznie są widoczne do tego, że no może nie jako ruchy miejskie czy wiejskie, tak, ale no są często prężnie działające, na przykład organizacje koła gospodyń wiejskich, które coraz częściej też zrzeszają mężczyzn, gospodarzy. Są takie organizacje jak Kobiety w Centrum, tak, też często nakierowane na te mniejsze ośrodki, więc ja myślę, że to jest taki objaw większego procesu poszukiwania tych lokalnych tożsamości, co bardzo długo było
uważane za jakieś takie podejrzane, niepewne w takim no, homogenicznym bardzo kraju, jakim się staliśmy po II wojnie światowej, nie swoimi decyzjami. I ten proces uważam za bardzo dobry i tak ja bym go wiązał z Unią Europejską. To znaczy, jeżeli zobaczyliśmy, że ta różnorodność może być siłą, to też mniej się obawiamy właśnie poszukiwania tej różnorodności też między różnymi regionami, miastami. Ja się bardzo cieszę, widzę coraz więcej jakichś spacerów odkrywających historię konkretnych miejsc. U mnie na pracę historię żydowskiej, warszawskiej Pragi, historię z robotniczej perspektywy różnych miejsc. To jest naprawdę super i to już przestaje mieć taki trochę boomerski vibe, bo miałem poczucie, że sam często jak chodziłem na jakieś takie spacery właśnie, czy zwiedzanie w ten sposób, że to było jednak dla często raczej starszych osób, a teraz, że to jest międzygeneracyjne. I myślę, że ta kwestia tego, co Duda napisał w uzasadnieniu weta do ustawy o języku śląskim jest tutaj dosyć symptomatyczna. To znaczy, to była taka blokada przed poszukiwaniem tych różnych lokalnych tożsamości. Ja nie mam związku ze Śląskiem, ale uważam właśnie, że to jest super, że zostały podjęte te działania, te próby i bardzo je wspierałem, bo ta różnorodność właśnie jest siłą, a to uzasadnienie, w którym była mowa, tak, o wojnie hybrydowej, o tym, że to Śląsk, to w sumie prawie jakby tak wynikało z tego, że prawie jakby Doniecka Republika Ludowa tutaj się instalowała poprzez to, że ludzie szukają regionalnych tożsamości, to myślę, że to też jest jednak taka pokoleniowa w dużej mierze różnica. Dzięki. No już powoli zbliżamy się do końca, więc zebrałabym może dwa pytania. Jakby co, to mamy jeszcze dodatkowe 15 minut, więc myślę, że tutaj jeszcze przejdę z drugiej strony. Super, dobra. Cześć, Michał Tomasik, tygodnik Polityka. I ja chciałbym najpierw się nie zgodzić z jedną rzeczą, potem z drugą. Po kolei. Ja bym chciał się nie zgodzić najpierw odnośnie social mediów. Moim zdaniem, znaczy to nie jest moje zdanie, my to wiemy, one przede wszystkim polaryzują. Tu jest moje zdanie, że patriotyzm jest jednak czymś, co powinno ludzi łączyć w jakimś wspólnym celu, czy tam w ramach ojczyzny, narodu, czy jak sobie to tam nazwiemy, to już mniejsze, ale powinien łączyć, a one dzielą. Druga rzecz, którą chciałbym się nie zgodzić, to tak ją przetransferuję w pytanie sprytnie. Ja jestem trochę przerażony tym, co powiedzieliście o patriotyzmie, bo to bardzo konserwatywna definicja jest. No, działalność publiczna, język, historia, kuchnia, tęsknota, obrona demokracji to prawie jak powstanie. Oczywiście no, bez Boga i z autokrytycyzmem, no, ale dalej to jest bardzo konserwatywne, więc chciałbym zapytać i może usłyszeć, jakie miałoby to być, czy milenialskie, czy Gen Z, czy nasze pojęcie patriotyzmu i co my byśmy mogli robić na co dzień dla patriotyzmu. Chyba, że dalej będziemy to robić od 11 listopada do 1 sierpnia, do tak dalej, i tak dalej. Dzięki. Bardzo fajne pytanie. Kto jest pierwszy odważny? To myślę, że ja się odniosę do twojego drugiego pytania, punktu, uwagi, jakkolwiek to nazwać, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że to w ogóle jest coś, z czym się zmagamy w debacie publicznej, z pewnym właśnie deficytem tego jakiegoś cudzysłów nowoczesnego pojęcia patriotyzmu. Wydaje mi się, że były już takie próby gdzieś jeszcze za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej, żeby jakoś ubrać ten tak zwany nowoczesny patriotyzm ze współczesne barwy, żeby właśnie zerwać z jakimś takim bogojczyźnianym tłem tego i tak dalej, i tak dalej. No i po latach wspominamy z tego przeważnie czekoladowego orła, wspominamy, że no, że płacenie podatków, chodzenie na wybory to są akty patriotyzmu. No dobra, rozliczacie PIT-a raz w roku, chodzicie na wybory no przeważnie raz na 4 lata, ostatnio 3 razy w ciągu roku, ale no co do zasady raczej nie dzieje się to codziennie. No i co teraz, prawda? Jeszcze żyjemy teraz w takich realiach, w których rzeczywiście po raz pierwszy na sztandary weszło poczucie bezpieczeństwa i te takie no, trochę patetyczne hasła no, wróciły z powrotem. Może dlatego, że nie mamy innej bazy pojęciowej, może dlatego, że nie mamy innego słownika, że próba wykształcenia czegoś takiego nienadętego po prostu poległa te kilka lat temu, a do dziś nie wymyśliliśmy jeszcze czegoś, co by nas łączyło. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie.
odpowiadam pytaniem na pytanie, bo sam też chciałbym wiedzieć. Mogę ja się wtrącić? Tak, oczywiście. Tylko poprosiłbym mikrofon, bo mam związane z tym taką uwagę. Cześć, ja nazywam się Jonathan i chciałem zauważyć taką właśnie rzecz, którą ty powiedziałeś, że nie mamy wspólnego mianownika. I ja chciałbym bardziej to sprecyzować, że nie mamy w Polsce duchowości, która nas łączy. To znaczy, one, albo jeżeli to jest Kościół, to jest jak po kostki, a nie mamy czegoś głębszego, co nas tak naprawdę łączy. To jest jedna uwaga. Druga to jest to, i tu już chciałem włożyć kij w dosyć duże mrowisko, że ja uważam, że patriotyzm to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej nacjonalizmu. I że że w sumie my jako ludzie jesteśmy tak naprawdę, no różnimy się oczywiście wszystkim, tak, językiem i tak dalej, ale nie ma jako takich różnic między nami i kraje to jest tak naprawdę, jak spojrzeć z wystarczająco wysoka, to jest konstrukt sztuczny, to jest jakby konstrukt taki trochę narzucony nam. Jeszcze chciałem jedną rzecz zauważyć, że, bo ktoś tam pytał o Unię Europejską, mi się wydaje, że patrząc osobno, to znaczy patrząc z perspektywy tego, jak jesteśmy na mapie geopolitycznej, czyli jak są Stany, Europa, Chiny, Indie, to my jako jakby kraj niepowiązany z Europą jesteśmy zupełnie jakby no takim pływającą kaczką na wielkim otwartym morzu, a to zjednoczenie z Europą ma też formę taką, żebyśmy mogli brać udział w wielkiej geopolityce, żebyśmy mogli na przykład, czy to ze strony zagrożeń rosyjskich, czy ze strony innych, czy na przykład teraz jest tutaj, kto zostanie prezydentem w Stanach, tak, trzęsiemy portkami, no bo jak, co jeżeli Stany nam nie pomogą, tak, bo nie mamy jakby własnej takiej suwerenności. Także mi się wydaje, że trochę, że właściwie to my powinniśmy iść ku zjednoczeniu, bo to jest w sumie jakby dla niejako dobra nas wszystkich troszeczkę, ale no może na tym oczywiście mogę kogoś urazić, za co przepraszam. Także, no dobra, to nie jest w sumie pytanie, to jest taki komentarz. Dziękuję. Myślę, że to jest dobry kierunek, żeby to też była dyskusja. Cześć, Iga z Rzeszowa i w ogóle znam wszystkich na tym panelu. Cześć. Ja bardzo szybki ad vocem, bo Fundacja Ważne Sprawy właśnie teraz organizuje taki projekt pod tytułem Wspólne Sprawy, czyli szukanie alternatywnego sposobu świętowania Święta Niepodległości w Polsce. Także zachęcam wszystkich do sprawdzenia tego wszystkiego i oczywiście ja się nie zgadzam z tym, że patriotyzm jest wierzchołkiem góry lodowej zwanej nacjonalizmem, bo patriotyzm i nacjonalizm to są kompletnie dwie różne definicje, dwa różne pojęcia, których nie można mylić, bo mylenie tego właśnie sprowadza nas do tego, co nas dzieli, czyli do kłótni. Dzięki. Ja dosłownie jedno zdanie. Dzięki, Iga, w ogóle za to. Jako tutaj lokalny patriota poznański, bo jeszcze to nie padło dzisiaj, aż dziwne, że tego jeszcze nie powiedziałem. 11 listopada w Poznaniu jemy rogale i przyjęło się takie hasło Make Rogal Not War. I tutaj z tym ad vocem do ad vocem chciałbym tutaj już przekazać mikrofon dalej. Tak, ja chciałabym w obronie chyba tej definicji, no bo ta definicja miała być nasza, więc no ja się z niej nie wycofuję, bo była taka, jak ja rozumiem patriotyzm, nie aspirowałam tutaj do definiowania go jakoś dla całego narodu, czy dla wszystkich Polaków i dalej przy tej definicji trwam, dlatego że miałam tutaj na myśli angażowanie się i w ruchy, nie wiem, klimatyczne, po partie czy młodzieżówki, bo to ten każdy rodzaj partycypacji jest odzwierciedleniem właśnie, jak dla mnie, tej troski o ojczyznę, troski o sprawy społeczne. Oczywiście teraz no tak generalizuję, no bo każda z tych organizacji zajmuje się czymś trochę innym. Więc no nie wycofuję się i myślę, że nie wiem, może też nie wiem, jak, dlaczego jest konserwatywna w twoim rozumieniu. Nie wiem, czy mamy czas na jakieś ad vocem, ale no tak chciałam sprecyzować swoją definicję. Możliwe, że się uda, jak na razie Jakub. Tak, bo ja chciałem się odnieść, to jest bardzo ciekawe a propos tego, że nawet te nasze definicje tutaj mogą być odbierane jako konserwatywne, natomiast
No, sorry, jesteśmy wspólnotą dużo szerszą niż widzowie Teatru Powszechnego w Warszawie, który będzie patriotyzm przerabiał na różne sposoby. Ja sam często jestem fanem, myślę, że tam ze 40 spektakli w życiu widziałem, natomiast myślę bardziej o tym, jak bardzo bańkowa jest próba reinterpretowania patriotyzmu po prostu jakiejś ukrytej formy nacjonalizmu na przykład. I myślę, że też bardzo symboliczne jest to, co też widzieliśmy na przykład na konwencji Partii Demokratycznej, że ilość odwołań do narodu, do flagi była największa kiedykolwiek po tej stronie liberalnej, no może po samym momencie tuż po 11 września, kiedy był efekt flagi bardzo silny. Natomiast to powróciło i w Stanach Zjednoczonych, i powróciło w Polsce, gdzie marsze KOD-u, różnie odbierane przez różne środowiska, natomiast trochę przywróciły też tej stronie demokratycznej flagi, symbole i pokazały, że po prostu jest na to zapotrzebowanie społeczne, więc myślę, że jeżeli to jest coś, co ma też jakiś potencjał łączenia, to jest tylko dobre. Ja tutaj zwrócę też uwagę na jedną rzecz dotyczącą symboli narodowych, która wzburzyła opinię publiczną parę lat temu. To był czas, kiedy marsze równości rozlewały się po Polsce i takim symbolem, bo też no, oczywiście Ziobro zaangażował prokuraturę do ścigania tego, były koszulki czy flagi z polskimi barwami i właśnie orłem tęczowym. To myślę było bardzo symboliczne, że gnębiona mniejszość nie chce odrzucać tego, co jest często symbolem przejętym przez tę część gnębiącą, tylko właśnie chcę uwzględnienia swojej widzialności, swojej obecności w tej wspólnocie i dla mnie to było bardzo symboliczne, że jeżeli nawet ta grupa w tamtych latach będąca obiektem nagonki, dla niej to było tak ważne, to znaczy, że nie możemy udawać, że tej potrzeby patriotyzmu, wspólnotowości w tym duchu nie ma. Ja nie nazwałbym tego, co mówiłem, nadal konserwatywnym, jeżeli chodzi o te różne elementy składowe, które sam do tego worka definicyjnego wrzuciłem, czy dotyczące lokalności, czy reinterpretowania historii, zwrotu ku ludowości, zwrotu ku przodkom, ku małym ojczyznom, ku temu, żeby właśnie darzyć nienawiścią większą faszystów polskich niż zagranicznych, więc bardziej po prostu zdroworozsądkowo, bo patriotyzm i symbole narodowe widocznie po prostu są ważne. I ostatnie zdanie, bo też na rocznicę porozumień sierpniowych, która będzie już w kolejnym tygodniu. Dla portalu NGO.pl napisałem taki tekst z okazji Dnia Wolności i Solidarności, który upamiętnia to, właśnie o różnych wymiarach solidarności, więc myślę, że to jest też taka perspektywa, której nam trochę brakuje. Tam solidarności w bardzo różnych aspektach, zaczynając od Ukrainy, Palestyny, Izraela, ale też bezpieczeństwa ruchu drogowego, niechęci do szczepień, tego skrajnego indywidualizmu, który nam rozbija często wspólnotę. To myślę, jest też taka perspektywa, której tutaj często brakuje, takiej solidarności po prostu społecznej. Dzięki. Tutaj widzę, że chyba będzie ciężko wrócić, więc faktycznie ty powiedziałeś w swojej wypowiedzi o takich rzadziej pojawiających się rzeczach, które definiują też według ciebie ten patriotyzm. Być może chodziło właśnie o wymienienie takich elementów, które powtarzają się częściej, są takie tradycyjne, ale widzę, że tutaj mamy już następne pytanie. Zgadza się. Cześć, nazywam się Asia Siembida, jestem stąd z Olsztyna, więc jak już mówimy o lokalnym patriotyzmie, to nie ukrywam, że zawsze jest mi bardzo ciepło, bo trzeci raz jestem na kampusie, zawsze jest mi bardzo ciepło na sercu, że jestem właśnie tutaj w Olsztynie, bo stąd jestem. Natomiast studiowałam w Warszawie i pracowałam, teraz tak się składa, że pracuję i mieszkam w Brukseli, więc tematy unijne też są bliskie mojemu sercu. Ja się chciałam zapytać, albo może inaczej, rozmawiając o patriotyzmie, myślę, że warto wspomnieć o takich dwóch modelach, powiedzmy domyślnych modelach patriotyzmu, takiego bardziej romantycznego, dobrze myślę nam znanego z lekcji czy historii, języka polskiego, generalnie z jakiejś edukacji, takiego modelu właśnie podkreślającego, nie wiem, znaki narodowe, wielkie gesty,
zrywy narodowościowe powstania oraz drugiego, trochę innego, może nie zawsze przeciwstawnego, ale często tak, taki bardziej patriotyzmu polegającego na pracy u podstaw, czyli takiej codziennej pracy, bardziej, mniej spektakularnej, bardziej pragmatycznej, ale często nie mniej ważnej, zaryzykuję nawet stwierdzenie, bardziej ważnej niż wielkie gesty. Jako że myślę, że wszyscy, może inaczej, jako że w szkole dużo jest tych elementów, moim zdaniem w każdym razie bardzo wzniosłych, wpisujących się właśnie w ten kod kulturowy patriotyzmu romantycznego, natomiast relatywnie mniej uczy się o tym właśnie, nie wiem, na przykład patriotyzmie gospodarczym, tak, żeby wybierać produkty polskie, czy płaceniu podatków, tak, postawach proobywatelskich. Jakie waszym zdaniem na przykład zmiany można wprowadzić w edukacji, tak by one po pierwsze były dostosowane właśnie do realiów XXI wieku, tego, że żyjemy w zglobalizowanym świecie, tego by nie były nachalne. Tutaj myślę, że jako przykład można podać chociażby cały, co też moim zdaniem się wpisuje jakiś tam patriotyzm, tak, cały kult na przykład Jana Pawła II, tak, po jego śmierci, pije do tego, że jeśli zbyt przeskalujemy coś, to może efekt właśnie wśród młodych ludzi, o których też dzisiaj rozmawiamy, jest odwrotny od zamierzonego. Jak uważacie, jak można w edukacji promować postawy patriotyczne, ale tak by, no właśnie, nie zniechęcać młodych ludzi do tego? No to może skoro o zmianach, no to posłanka, czyli znowu Ola jako pierwsza. Myślę, że ten patriotyzm romantyczny miał pełnić trochę funkcję taką właśnie jednoczącą w trudnych czasach, czyli dlatego powstawały pieśni patriotyczne, bo miały te symbole, miały po prostu łączyć w obliczu zagrożeń na przykład dla narodu. A teraz, no, czy w ostatnich kilkunastu latach rzeczywiście te symbole już nie mają pełnić takiej funkcji. Stąd ja pamiętam też ze swojej edukacji wczesnoszkolnej właśnie mówienie o patriotyzmie w ramach takiego, jak to nazwałaś, pracy u podstaw, czyli płacenia podatków, segregowania śmieci, nie świecenia, więc to jakoś jest dalej obecne, ale też nawet dzisiaj chyba na którymś z paneli wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła o nowym przedmiocie edukacja obywatelska, która ma zastąpić HIT i ma właśnie być wyposażać uczniów w takie praktyczne umiejętności związane z takim aktywnym życiem społecznym i politycznym, czyli uczyć, nie wiem, pisania jakichś wniosków, na przykład o udostępnienie informacji, więc myślę, że w tym kierunku jak najbardziej musimy zmierzać, czyli rzeczywiście myślę, że ta oczywiście edukacja historyczna, czy taka przekazywanie teoretycznej wiedzy o instytucjach państwowych jest oczywiście bardzo ważna, ale no te praktyczne umiejętności i też zachęcanie do tego angażowania się też jest bardzo istotne, co też chyba zależy od takiego indywidualnego podejścia nauczyciela, który sam będzie zachęcał do tego, by poza szkołą też coś robić, dołączać do różnych inicjatyw, czy je tworzyć. Ja myślę, że właśnie ten dialog między tymi wersjami patriotyzmu bardziej romantyczną i pozytywistyczną to jest rzecz, która jakoś łączy, bo choć ona jest oparta na pewnym sporze, to ten spór daje jakieś takie archetypy, do których się odwołujemy później. I dla mnie takim właśnie patriotyzmem pozytywistycznym było przez te lata i niestety nadal przywożenie czy tabletek dzień po, czy misoprostolu i mifeprestonu z innych państw do Polski. To, żeby tworzyć podziemie, niestety podziemie, ale tworzące naprawdę niesamowitą sieć struktury wsparcia społecznego, które umożliwiały aborcję, prawa reprodukcyjne mimo zakazu państwowego. To dla mnie był jakiś taki wzór, punkt odniesienia takiej myśli bardziej pozytywistycznej. I jakkolwiek to może dla niektórych zabrzmieć, czy przesadnie, ale ja naprawdę widziałem, z bliska obserwując ludzi, którzy, kiedy toczyła się właśnie walka o sądy, Igor Tuleja, czy wielu sędziów przed jakimi, czy prokuratorów przed jakimi dylematami osobistymi często stawało. I to były często te wzorce właśnie z takie romantyczne takiego poświęcenia, które oczywiście w przypadku na osób jednak uprzywilejowanych pod względem pozycji społecznej czy finansowej należy w inny sposób rozważać, ale ten
ten spór, ale uczący spór jest z nami obecny. I to, czego myślę, że brakuje w edukacji, to właśnie nie tego, żeby cały czas te wzorce wtłaczać, bo one są wtłaczane, tylko tego, żeby pokazywać też, że te konflikty i spory były, że Dmowski, Piłsudski, Anders, Sikorski nawet podczas wojny, Haller, Narutowicz, oni często po prostu się nienawidzili. Ci ludzie się po prostu nienawidzili, że ten nie ma co udawać, że teraz jesteśmy podzieleni, a kiedyś tego nie było. Raczej, żeby pokazywać po prostu, jak w tym dialogu, czy często bardzo ostrym sporze między różnymi stanowiskami była tworzona po prostu jakaś wizja polskości czy polskiej polityki, ale nie cukierkować tego, i to jest jakaś taka zmiana, jeżeli chodzi o myślenie o historii, które myślę, że byłaby wartościowa. Myślę, że to, co Kuba powiedział, sprowadza się tutaj właśnie do takiego dania poczucia sprawczości, która w polskiej szkole wydaje mi się nadal jest jakimś takim elementem ryzyka, że no, w tym pruskim systemie, który gdzieś tam od dziesiątek lat praktykujemy, raczej nie ma za bardzo miejsca, ponieważ musisz być wtłoczony w jakiś tam konwenans. No i to jest wydaje mi się taka rzecz, która zdecydowanie u podstaw właśnie nomen omen musiałaby zostać zmieniona. Obecnie, w ostatnich tygodniach pewnie część z Was słyszała o projekcie PSL-u premiera Kosiniaka-Kamysza dotyczący właśnie wychowania patriotycznego, który miałby zostać wprowadzony do polskiej szkoły, polegający na powołaniu nowej Komisji Edukacji Narodowej, polegający na stworzeniu takiego kanonu miejsc, które należałoby odwiedzić, chociażby właśnie przywoływane już Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Żydów Polskich w Warszawie, Wawel, tam był i jeszcze masa jakichś innych miejsc. Na pewno wydaje się to jakiś kierunek ciekawy o tyle, że no, daje rzeczywiście jakieś takie poczucie, może nie sprawczości, to o czym mówiłem wcześniej, ale rzeczywiście zobaczenia świata. Natomiast pamiętajmy, że to też już było, że jeszcze za ministra Przemysława Czarnka był projekt Poznaj Polskę i on zresztą jest kontynuowany, co ciekawe. Finansowanie zostało przedłużone i na pewno wyzwaniem przed rządzącymi będzie próba jakiegoś takiego odmienienia wizerunku takiego programu i pójścia przede wszystkim dalej, no bo nawet jeżeli powiedzmy już nie będziemy mieli klimatu typu więcej papieża, który wytrzyma, że jakby zrzucimy po prostu jakiś taki bogojczyźniany nurt i że to wystarczy, no myślę, że nie wystarczy, bo problem jest dużo głębszy. Teraz może dodam, że w pierwszej klasie liceum bodajże jest takie coś jak edukacja regionalna, więc to może też się odnosi do wypowiedzi. Teraz już faktycznie mamy mniej niż 15 minut, więc możemy spróbować zebrać tak, pytania już takie kończące. Cześć, ja jestem Kasia z Krzanowa, koło Oświęcimia. Ja tak odnośnie tego patriotyzmu, takiego obywatelskiego, codziennego, czy Wam się nie wydaje, że to trochę jest tak, że my byśmy chcieli, żeby to był nasz patriotyzm? Dlatego, że ja mam osobiście inne zdanie niż jeden z moich przedmówców. Ja uważam, że my mamy wspólny mianownik, tylko lepiej, żebyśmy się o tym wszyscy nie przekonali. Bo jeśli rosyjska armia przekroczyła naszą granicę, to my się wszyscy rzucimy, będziemy jedni, nie będzie tęczowych, nie będzie prawych, lewych, wszyscy będziemy jedni, tylko może lepiej, żeby to się nie wydarzyło. I teraz chyba taka nasza trochę narodowa mentalność, że nas jednoczą rzeczywiście wielkie gesty. Bo jak tak popatrzymy, wiecie, ja pochodzę z małego miasta, jak popatrzymy na większość ludzi, to tu miwisizm jest powszechny. I większość ludzi to nie są te ruchy miejskie, to są, umówmy się, dalej mniejszość, nie? Ludzi w naszym wieku jest więcej niż tutaj na kampusie, a jednak tylko my tu jesteśmy. Więc pytanie moje, czy waszym zdaniem nie powinien być potrzebny, po pierwsze, czy ten ten taki patriotyzm obywatelski, taki codzienny, pity, wybory i tak dalej, to trochę nie jest tak, że mówimy o tym trochę na wyrost, a z drugiej strony może trzeba rzeczywiście coś wymyślić takiego, żebyśmy no może nie doświadczyli jakiejś traumy kolejnej, a żebyśmy się wszyscy zerwali nagle, bo wtedy jakoś się okazuje, że wszyscy się kochamy. Przepraszam, nie chciałem odpowiedzieć tu częściowo na zadane mi pytanie. Dobra, to myślę, że to nie będzie pytanie. Jacek Puśmierczyk, ja chciałem nawiązać do kwestii, którą poruszyła koleżanka, która obecnie zamieszkuje piękne miasto Bruksela. A mianowicie zadałaś pytanie, co zrobić z edukacją. I ja spróbuję Wam powiedzieć, co trzeba zrobić z edukacją, żeby uzyskać, albo żeby próbować uzyskać zasadniczą zmianę. Mianowicie
w radykalny sposób trzeba podnieść wartość społeczną kształcenia zawodowego. Jeżeli tego nie zrobimy, niewiele zmienicie. Kształcenie zawodowe w szkołach branżowych, w technikach, jak również w rzemiośle, które już praktycznie w Polsce wymiera. No jeszcze w Wielkopolsce tak sobie troszeczkę daje radę, ale to są, jak między Bogiem a prawdą, ostatnie podrygi. Ja znam strukturę wiekową Centralnego Związku Rzemiosła i ona nie wróży dobrze. Więc jeżeli spojrzymy na to, to jeżeli, drogie koleżanki i drodzy koledzy, jesteście dużo młodsi ode mnie, jeżeli chcecie coś zmieniać, spójrzcie najpierw na masę, a masa to są ludzie, którzy niekoniecznie powinni pójść do liceów ogólnokształcących. To są młodzi ludzie, którzy powinni pójść i uczyć się zawodu. Dualny system kształcenia, wysoki standard postrzegania społecznego tego wykształcenia, a to jest, moi drodzy, źródło patriotyzmu. Jeżeli spojrzycie na sukces Niemiec, on w tej chwili jest, odpłynął trochę, ale to są zupełnie odrębne kwestie. Jeżeli spojrzycie na sukces Niemiec, oczywiście mówimy o Niemczech zachodnich, to był sukces kształcenia zawodowego, dualnego kształcenia zawodowego. Ponieważ, moi drodzy, prestiż społeczny wykształcenia na poziomie mistrza rzemiosła był wyższy w percepcji lokalnego społeczeństwa, aniżeli wykształcenie inżynierskie. A dopiero ta świadomość własnej wartości pozwala na budowę świadomego patriotyzmu. Dziękuję bardzo. Bardzo fajna wypowiedź. Ja sam jestem nauczycielem, tylko wracam i nie mam pojęcia, co się dzieje w szkołach zawodowych, ale bardzo mi się to spodobało i uważam, że to też jest bardzo fajny kierunek zmian, że szkoły zawodowe jakby mogą umierać, można się temu przychylić. Ale ja zaryzykuję tutaj, jeżeli mogę się wdać w taką polemikę, dlaczego w szkołach w ogóle mamy uczyć patriotyzmu? Dlaczego to jest coś, co powinno wychodzić ze szkoły? Szkoła nie powinna być miejscem na naukę, a nie wolna od jakby takich idei, czy to nie powinno być raczej miejsce z domu, czy od rodziców, czy od, nie wiem, jakichś lokalnych takich przynależności, czy powiedzieliście o kółko gospodyń wiejskich, powiedzmy, tak, ale w cudzysłowie to może być inna działalność, ale czy to nie powinno być coś bardziej obok niż w samej szkole? Dziękuję. Dobra, to już może ktoś się chce odnieść? Ja się chętnie odniosę, bo akurat jeżeli chodzi o samo podważenie kwestii nauki patriotyzmu, to ja też miałem pewną wątpliwość tutaj, bo możemy na pewno nauczyć dyskutować, wysławiać, nauczyć tabliczki mnożenia czy rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. Ta kwestia, że potrzebujemy nauki patriotyzmu po to, żeby ten patriotyzm faktycznie miał miejsce na wypadek tych trudnych sytuacji, to też wydaje mi się, że to jest faktycznie taka narracja bardzo mocno konserwatywna. Jednak ten patriotyzm się tworzy w relacjach, a nie jest po prostu elementem tylko nauki w szkole. I to myślę, że warto, żeby pamiętać, więc ten głos jest mi bliski. Z kolei a propos tego pierwszego pytania, ja nie jestem przekonany, czy faktycznie te katastrofy, tragedie i traumy tak bardzo nas łączą, jak była bitwa warszawska i nawała bolszewicka na Polskę, to endecy pojechali do Poznania, łącznie z Romanem Dmowskim, żeby być dalej od linii frontu. Wtedy, kiedy było powstanie warszawskie i tak dalej, różne narodowe siły też z jakiegoś powodu zatrzymywały w Częstochowie czy w różnych innych miejscach, więc to nie jest tak, że Studnicki przestał pisać o potrzebie sojuszu z Niemcami wtedy, kiedy już było po kampanii wrześniowej. Więc tutaj byłbym ostrożny, natomiast rola tych różnych traum jest bardzo ważna. Ja bardzo polecam książkę Traumaland profesora Bilewicza, którego bardzo cenię właśnie jako psychologa społecznego, psychologa też polityki, ale
myślę, że to też dużo mówi o polskim społeczeństwie i że my raczej nie potrzebujemy kolejnej traumy, tylko zrozumienia głębiej tego, co w nas tu siedzi. Też nie ze wszystkimi tezami, które sobie lepsze, trzeba się zgadzać. Ja też mam co do niektórych z nich czasem wątpliwości, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo cenne spojrzenie. I jeszcze a propos tego niemieckiego modelu, bo ja się absolutnie zgadzam, jeżeli chodzi o kwestię tego, że my w ogóle tak defaultowo zakładamy, że zawsze jest liceum, tak, teraz po szkole podstawowej i tak dalej, zapominamy w ogóle o tej istotnej części społeczeństwa, która jest w innym trybie i że to te szkoły branżowe czy zawodowe są w kryzysie. Natomiast akurat ja bym, to jest oczywiście w skrócie, ale niemieckiego systemu edukacji niekoniecznie bym go przedstawiał jako wzór ze względu na reprodukcję, ze względu na to z kolei, że on bardzo wcześnie determinuje twój dalszy los. Więc reprodukcję tej... Tak. Jest bardzo, bardzo ciekawa analiza Fundacji Eberta dotycząca właśnie tego, jak naznacza ten system edukacyjny niemiecki, więc on oczywiście jakby pod względem tego, że na przykład dla przemysłu niemieckiego i tak dalej to było korzystne, to bez wątpienia. Natomiast co do tego, jak jeżeli chodzi o tę kwestię mobilności społecznej wpływa, to tutaj ze strony socjaldemokratycznej na przykład było bardzo dużo krytyki tego pomysłu. Co do tego pierwszego pytania, to ja bym jeszcze dodała, że oczywiście mamy dużo do zrobienia pod względem tej partycypacji młodych osób w życiu politycznym. Bo rzeczywiście no nie zawsze frekwencja chociażby na wyborach napawa optymizmem wśród tej najmłodszej grupy wyborców. No ale właśnie po to są wydarzenia takie jak to. Myślę, że Fundacja Nie za Młodych chyba też ma taki cel pełnić, zachęcania do tego aktywnego udziału. I myślę, że też kwestia takiej reprezentacji młodych ludzi w radach miast, powiatów czy innych organach też jest bardzo istotna do tego, by przybliżać takie organy młodym osobom. I stąd też bardzo istotne jest, żeby jak najwięcej młodych ludzi po prostu kandydowało, bo wtedy takie rady miasta, sejmiki wojewódzkie nie będą wydawały się jakimś odległym organem, tylko właśnie miejscem, gdzie zasiadają osoby takie jak my. Dzięki za tą wypowiedź. To już niestety musi być ostatnia wypowiedź dzisiaj. Na zakończenie bardzo fajnie, że wspomniałaś o Fundacji Nie za Młodzi, bo to jest fundacja, dzięki której ja tutaj dzisiaj jestem. Nikt mi nawet nie mówił, żebym tak zrobiła. Tak, to nie było umówione, natomiast ja szybko powiem o fundacji, bo jest to fundacja faktycznie zajmująca się młodym pokoleniem i wspieraniem takich młodych osób, więc nawiązując do Gen Z, ja jestem też osobą, która działa w fundacji i mogę Wam bardzo, bardzo polecić. Także jeżeli ktoś chce się zaangażować, czy to w formie takiego codziennego patriotyzmu, czy inaczej to definiuje ten swój patriotyzm, niezależnie od tego wszystkich bardzo zachęcam. No i dziękuję Wam za wysłuchanie tego panelu, za udział. No i tak samo wszystkim prelegentom. Dzięki. Thank you.